Na drugi ekstra pojedynek Remi, który pragnął wystąpić na gali Gronda kontra Diabełek. Obaj debiutują. Spora różnica, jeśli chodzi o wiek, warunki fizyczne, jeśli chodzi o wzrost na korzyść Diabełka, ale czy to będzie miało jakiekolwiek znaczenie? Przekonamy się, co potrafią. Już myślę, że w pierwszym starciu będziemy mądrzejsi. Różnica wagi minimalna. Czajko 87, 100, Gruchała 85 kg. Biorąc pod uwagę takie rodzinne sprawy, no to więcej powinien z boksu gdzieś tam mieć w swoim DNA Gruchała, bo pochodzi ze znanej bokserskiej rodziny. Odwrotna pozycja Gruchały, praworęczny Piotr Czajko. Już zaczęli. No. Mocne ciosy z jednej i drugiej strony, szuka pół dystansu. Chce przełamać mocnymi uderzeniami Diabełek, natomiast ta głowa odchylona, narażony na kontry. No, trafił, wreszcie trafił, ale za bardzo chce się bić Remigiusz. Trafił. No widać, że tam jest ogień w głowie u Diabełka. Jest rozcięty już nos Remiego, ale nie zatrzymuje się. Jeden i drugi. Który będzie silniejszy w tych wymianach? Przerywa to wszystko sędzia Żeromiński, ale jest ciężko zapanować zarówno nad jednym, jak i nad drugim. Gruchała mocne rozcięcie. No i trafia. Trafia prawy. Nerwowo jest również w narożniku jednego i drugiego, a szczególnie, bo tam widzę Pantera w narożniku Gruchały. No, zachwiał się teraz po tym ciosie Remik. Ale jest już porozbijany Remik, już trafił. To są te historie, brutalny ten pojedynek. Mało tutaj techniki, natomiast dużo chaosu. Pomogła teraz ta odwrotna pozycja i dobrze skontrował. Na to liczyłem, że zrobi od początku, że uspokoi to Remik, ale on chciał się od początku bić. Przecież on powinien kontrować, no właśnie. I kiedy decyduje się tylko na kontrę, to od razu, jeżeli decyduje się na kontrę, to od razu pada Czajko. Ale jest już porozbijany. Naprawdę bardzo mocno Remi tego. Ale jeszcze niepotrzebnie nie pokazują. To właściwie na własne życzenie to się stało. I wchodzi w te bijatyki cały czas, zamiast szukać kontry. Teraz przepuszczeni po raz kolejny. Michał i po raz kolejny ma problemy Diabełek. No i po raz kolejny Michał Żeromiński musiał tutaj interweniować. Mamy już pomoc. Prosi Michał Żeromiński lekarza. Nie ma co się dziwić, bo naprawdę solidnie wyglądają te obrażenia. Jeden i drugi ma mocno prosić, ale tutaj już urósł taki, no to przecież nie będzie walki prawdopodobnie. A tam rośnie w przyspieszonym tempie guz nad prawym okiem Czajki. Naprawdę, to była krótka runda, ale ile w tej rundzie się wydarzyło, aż ciężko cokolwiek tutaj było komentować, bo dużo chaosu. Ale widać, że trochę umie Remik i powinien od początku ustawić się, żeby skontrować, a on wchodzi w taką bijatykę zupełnie. O, tutaj już było bliziutko, jest prawy sierpowy. Tak, szukał lewy na początek doszedł. Lewego, króciutkiego, później dołożył prawą rękę, posadził na deski Diabełka, a Diabełek z kolei bardzo chaotycznie, widzimy, usztywniony, tylko ciosy rzucane, byle zabić przeciwnika, byle ubić rywala, to jest jego cel w tym pojedynku. Zabrakło nieco chłodnej głowy temu młodemu Remiemu, bo gdyby sobie ułożył ten pojedynek lepiej taktycznie, a podpowiada mu to w narożniku Hunter, aby walczył nieco spokojnie, aby szukał właśnie przepuszczenia i akcji z kontry, to pewnie wyglądałoby to zupełnie inaczej. Dla niego rywal. Remik, odwrotna pozycja, widać, że umie skontrolować również prawą ręką na odejściu, a więc tylko to powinien robić, a nie bić się. Ale zmienia teraz płaszczyzn uderzeń, tu góra, natomiast idzie cały czas na wymianę. No ale to jest walka jak na westernie. Pamiętam taki western, Biały Kanion. Gregory Peki. Tutaj bardziej czerwony jest, kanion, bo naprawdę krwi jest sporo w tym ringu. Wypadła szczęka Remiemu, też łapie kolejny oddech. Ochrania szczękę, tak. Powiedzmy od razu, bo być może ktoś pomyśli, że wypadła szczęka. W tym pojedynku wcale nie byłoby to żadnym zaskoczeniem. No i teraz znów trafił Remika tym prawym sierpem. Ale naprawdę wyprostowana ta sylwetka Diabełka. Dziwne, że nie trafił ani razu skutecznie, posyłając na deski w tej rundzie. Jeszcze Remi, przeciwnik. No proszę.
co tutaj się dzieje. Liczony jest remis. A tak naprawdę trzeba by też liczyć i Czajkę, no bo przecież on ledwo tutaj stoi. No nie, nie nadaje się do walki zupełnie. Co za... Jest na deskach Diabełek. Nie wiem, czy to była konsekwencja ciosu, czy po prostu już końcowe zmęczenia. Nie ma siły, tak jest. On po prostu jest wykończony. I ten pojedynek naprawdę trzeba przerwać, bo to jest, nie nadaje się do walki już. Tu się może coś wydarzyć niepotrzebnie. Chcesz walczyć? Nie chcę walczyć dalej. Piotr Diabełek, Czajko wygrywa ten pojedynek charakterem. Remig Gruchała, bo mimo że umiejętności miał zdecydowanie wyższe, to dzisiaj te umiejętności nie wiem, czy były kluczowe w tym pojedynku. Dużo krwi, dużo chaosu i po prostu ulicznej bijatyki. Panie Januszu, wcale nie proszę o jakąś analizę taktyczną, bo tutaj ta analiza jest po prostu zbędna. Zakończę to wyświechtanym sformułowaniem. Sami Państwo widzieli. I chyba każdy się pod tym podpisze. No krwi było dużo, działo się naprawdę dużo. Natomiast wiele będą mieli do zarzucenia trenerzy zarówno jednego, jak i drugiego, jeśli chodzi o taktyczne prowadzenie tego pojedynku, bo tutaj umiejętności nie widzieliśmy zbyt wiele. No i jak to później po... Proszę Państwa, do ringu, zanim ogłosimy werdykt, poproszę właściciela federacji, pana Mariusza Grabowskiego i Marcela Grabowskiego, prezesa Gromny. Zapraszamy panów. No tak, gdyby to był turniej, teraz żebyśmy nie mieli kolejnej walki. Ale oczy już potwornie napuchnięte miał Remi, ledwo co widział i na lewe, i na prawe, natomiast dalej w jakiś sposób, nie wiadomo jaki, wyprowadzał te uderzenia, a słaniał się na nogach z opuchniętym czołem. Diabełek, koniec końców górą Remigiusz Remi Gruchała. No i za chwilę, proszę Państwa, jakby formalne tutaj ogłoszenie. Za chwilę będzie też rozmowa już Maciek Turski. Proszę Państwa, to był prawdziwie epicki pojedynek. Kwintesencja Grondy. Najpierw fantastyczne i wielkie brawa dla obu zawodników. Ale zwycięzcą tego pojedynku Piotr Czajko słania się jeszcze w tym momencie. TKO w pierwszej minucie 32 sekundzie drugiej rundy jest Remigiusz Remi Gruchała. Gromda nie ma miękkiej gry.